Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie, znowu jeszcze raz i po raz kolejny Temera i Wojtasza. I zapraszamy was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Total War, Rome 2, Syrakuzy i Rodos. Fabuła jest ogólnie rzecz taka, to już sobie tutaj zacząłem trochę kombinować, że jako czarny generał przeprowadzam test, czy można królewnej Trapu zaufać i zaproponować ją w kandydaturze na kolejnego dziedzica tytułu białego generała. Jestem cesarzową. Miejcie... cesarzową. Cesarzo... A jeden pies. Ogólnie rzecz biorąc, to fabularnie, jak wiecie, w wielkiej organizacji Wszechkapusty tytuł białego generała z niewiadomych przyczyn jest przeklęty. Za kadencji obecnego czarnego generała było 5 innych białych generałów. Więc czy potrzeba siły Trapa, żeby powstrzymać tą klątwę? Wiesz, z białym generałem jest jak ze stanowiskiem tego. Jak to było? Jak ten, w Hogwarcie. Tak, wiedziałem, że to przytoczysz. Przez czarną magią. Przed magią, nie? Przed czarną magią, dokładnie. Voldemort chciał uczyć tego. Dumbledore mu zakazał, a nie zgodził się, to ten przeklął to stanowisko. Ale ogólnie rzecz biorąc, motyw, przepraszam, zerżnięty z historii. A Adolf Hitler też na początku chciał być malarzem w Akademii Sztuki Berlińskiej. Nie, monachijskiej. Nie pamiętam, jeden pies. I w momencie, gdy to marzenie zostało zaprzepaszczone, nie przyjęli go, to wtedy uznał, że podbije świat. Nie? I Voldemort tak samo chciał być nauczycielem, tylko nie. Nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, jakby się tak zastanowić, to książki Harry'ego Pottera są bardzo fajną literaturą młodzieżową, która wychodziła w czasach, gdy nie było konkurencji dobrej literatury młodzieżowej w gruncie rzeczy. A fantastyki były często albo dla dzieci samych, albo dla dorosłych, nie? Jak Tolkien na przykład. Nie? I nie było takiej literatury lekkiej dla nastolatków po prostu. I pierwsze części były takie dla młodszych, a kolejne to, wiesz, od czwartej części zaczynało się robić poważnie, nie? No. Ale w gruncie rzeczy, jak tak przeanalizujesz, to Voldemort jest jedną z najbardziej zjebanych postaci wilianów w historii fantasy. Po prostu gość nie potrafił zająć liceum. Znaczy... Spójrz, że to jest też szkoła, która mogła się sama bronić. Nawet bez uczniów. No, nadal to wygląda tak, że po prostu nie mógł zabić dziecka. Większość jego tekstów czy epickich momentów polega na tym, że mówi: I'm gonna destroy you, Harry Potter! I piska zielonym światłem, które i tak nie działa. Ojojoj. The Eagle of Zeus. Nie wiem, czy widzisz to. Widzę. Ale oni tutaj chyba na Kretę mi płyną. A masz uzupełniony garnizon? Jeszcze nie. Strasznie powoli garnizony się uzupełniają tutaj, to jest okropne. Co powinienem zrobić? Mogę jeszcze jedną armię stworzyć i na szybko dowerbować parę oddziałów tutaj. Tak jak w Rodos mam, wiesz, 3 oddziały tych hoplitów pilnujących tutaj. No mógłbyś, bo jeszcze im 2 tury zajmie dopłynięcie przynajmniej. Tylko kogo by wziąć? Ja chciałbym uniknąć brania... Znaczy ogólnie jak teraz w następnej turze zajmiesz Pessinous, nie? No to oni wtedy będą na wyniszczeniu, bo nie będą mieli kraju swojego już. A nie, oni mają jeszcze jeden region. Gdzie? Pessinous i oni mają jeszcze i Konion. A, tutaj, dobra. To dupa. Więc oni przeprowadzą tę bitwę. Więc ja powinienem... Tylko muszę chyba wziąć kogoś z frakcji. Tylko nie wiem, kogo wziąć tutaj. A...
O Jezu, ile perków. Nie wiem, czy brać takich, którzy mają pierdyliard perków, czy wziąć jednego, który ma dwa dobre perki po prostu. Znaczy Dobra, los, ciebie na ciebie. ja zawsze brałem tego, gdzie po prostu perki najbardziej mi pasowały. Jego. No dobra, ale nie chcę mi się przeglądać wszystkich tych pierdyliard perków, co mi, więc wezmę po prostu tego, który ma plus 2,5% do morali i do... Już nie pamiętam, do czego to było. Nieważne, wiesz, o co mi chodzi, że... Okej, nie mamy już ludzi. A, nie ma ten. Oj, oj, oj. No dobra, weźmiemy ciebie. I weźmiemy ciebie. Okej, to w dwie tury mam nadzieję, że nie zaczną bitwy jeszcze. Dobra, bo z takim garnizonem, jak ja mam generała jeszcze z paroma oddziałami hoplitów, to już zyskuję przewagę nad pełną armią, nie? Rogę. No. Aczkolwiek, tak jak już sama wspomniałaś, garnizony tu masakrycznie długo się uzupełniają. Dobra, no to tura z mojej strony. A o czym ja to mówiłem? O Harry Potterze. Ogólnie rzecz biorąc, Voldemort... kurde, no jest cieciem, no w gruncie rzeczy, no co ja ci poradzę. Po prostu nie opecha w życiu. Sauron nie był jakimś wielkim koksem w gruncie rzeczy w Śródziemiu. On po prostu wyruchał tylu swoim genialnym planem i oszustwami, tak? No. Ale na tle istot w Śródziemiu to było wiele znacznie potężniejszych istot niż Sauron, nie? A i tak wypada Sauron o wiele lepiej jako Villian w stosunku do Voldemorta. Znaczy, Sauron sobie umiał radzić. Dziadek w szlafroku w postaci Palpatina ze Star Warsów, tak? To swoim planem budził większy respekt i zdolnościami manipulanta, tak? Niż Voldemort w tym momencie, nie? O! O! Zmarnowali swoje siły. Gdzie oni płyną z twem? Nie mam pojęcia. Oni wysłali jakąś armię na Sidę i przegrali. Nie boli to, że w tej... tutaj w tej Afryce tak strasznie, a nie mam... Nie mogę uzupełniać wojska, to jest okropne. Ja się zastanawiam, czy jak mój mąż jest na wojnie, to czy może mnie zaruchać nadal? Tak. A jakbym obu wysłał na wojnę, to nadal mógłby zaruchać? Tak, ja tak miałam, że ten. I. Znaczy chodzi. Ja miałam tak, że tutaj mój przywódca frakcji był w Kartaginie, a jego żona w Syrakuzach i jakoś dziecko sobie zrobili, więc. Wierzę w zdolności tych ludzi w starożytności po prostu. A właśnie, ja mam edykt. Pytanie, gdzie ja ten edykt chcę wykorzystać? A tutaj. A, tylko muszę cały mieć, całą prowincję. No dobra, no to ten edykt użyję na Pergamonie, jak już zajmę stolicę. A, teraz muszę spalić wszędzie temu świątyniami Zeusa, żeby sobie zwiększać liczbę populacji. Przykre jest to naprawdę, że oni stworzyli tą koalicję. To jest tak problematyczne, a Sparta, Ateny, Egipt, Aleksandria będę mówił. Dobra, ja to sobie zmienię przychody na więcej jedzenia jednak. A, to jest flota ich. Dobra. Aczkolwiek od lądu bym atakował prędzej. Znaczy prędzej, najprędzej to bym atakował Spartę. Goddammit, czemu nikt nie może tych Aten zdominować tutaj? Ale oni jakiejś wybitnej armii tu nie powinni mieć. Orły Zeusa. Ale biorąc pod uwagę, jak oni bez celu płyną tutaj, może ja zajmę im te miasta, zanim się oni obejrzą.
Dobra, no to ja czekam na. Ja tutaj patrzę, jakiego towarzysza dać jednej z postaci moich. No. O, dobra, mam ten. Mam tutaj towarzysza, który da zwiększenie tego konwersji kultury w prowincji, a to mi się przyda w tej w Afryce. Dobra. Ej, a. Aha, oni też ci wypowiedzieli wojnę, więc. Mo, to ty Numidę całą możesz bez problemu zająć. No. Dobra. A gdzie wy płyniecie, dziubaski? To jest dobre pytanie. Dobra, wy werbujecie się dalej. Na razie nie werbuję też więcej jednostek, bo ja też nie mam hajsu, nie? Muszę na garnizonach jednak bardziej polegać. Atakujecie tutaj. I pytanie, czy robić auto, czy. O kurde, nie chce mi się. Znaczy, jeśli Już to mają ma robić. jeśli masz dużą przewagę, to na auto. Ojojoj. 63% będę miał. Tak uważasz. Ostatnio ja zdał mi dawałem odcinek, teraz ty możesz. Dobra, to wiecie co, zrobimy to. Bo będzie Wojcieszku, no, Mioszka. Znaczy ja pamiętam jak ty robiłeś bitwę, tak? Też ci pokazywało, że będziesz miała duże straty i miałaś o połowę mniejsze, nie? No. Nie, no ogólnie odnośnie to, że bitwę wtedy miałem problem, jak prowadziłem serię z Warhammera, bo O, wszyscy. wyszli do mnie. O, panie, okej, nie na mury nie muszę iść. Znaczy Super. tam i tak nie było murów, bo to A jest. to jeszcze gorzej, bo ja wolę na mury szturmować niż na ciasne ulice w gruncie rzeczy, wiesz? Rozumiem. A co A to jest za jednostka? Tych, to są hobbici jacyś w sumie? ci z tą czerwono-żółtą tarczą? Tak. Jep, to hobici chyba. Ale jacyś letcy myślisz, czy. Chyba tak. Nie wiem, nie mogę teraz podejrzeć. Czekamy. Co mówiłaś wcześniej? Że jak prowadziłem serię z Warhammera, to było masakrycznie, bo wszyscy truli dupę. Temerę, rozgrywaj te bitwy w ogóle. A ja takie, po co? Nie wiem, bitwy w No. Warhammerze są dla mnie tak w ogóle niepociągające, że w momencie, kiedy miałem masakryczną przewagę, bo bardzo łatwo uzyskać masakryczną przewagę w Warhammerze i po prostu iść dwiema armiami wszystko wyżynać, to ja nie widziałem sensu prowadzenia bitew. Bo te bitwy po A. prostu dla mnie są źle zrealizowane w Warhammerze. One są zbyt. Są klikadłem. Ja nie lubię klikadła, ja lubię strategię, gdzie mogę na spokojnie wszystko zaplanować, przeprowadzić ataki i tak dalej, a nie naklikać się. Bardziej idąc na pamięć niż na rzeczywiste myślenie w tej chwili, co nie? Bo to ten, bo to. No, prawda jest taka w tych wszystkich strategiach, które są takie szybkie, co ludzie mówią, że niby tam trzeba szybko reagować i tak dalej. Tak naprawdę tam się nie gra na myślenie, tylko na wyuczenie, wyuczone schematy. W grach typu StarCraft, który też jest w sumie takim, że trzeba wszystko zapierdalać jak najszybciej, żeby wykonać to, co trzeba i do boju. Błagam, weź się, utrzymajcie szyk. Jak was poproszę. Okej. Utrzymaj. A to moja żona walczy tutaj. Też zapomniała hełmu. Są badassami, oni nie potrzebują hełmu. Tak. Dobra, oni ma się ustawili tutaj. A, mają jednak kawalerii trochę. Mam sporo tych łuczników. Ale jeszcze to nie jest taki problem. Przyspieszmy. No, i o czym mowa była? Obydwa w Warhammerze ostatnio, bo że jestem klikadłem. A Ej. moment, bo miałem jakąś myśl jeszcze, tego nie będę, co chciałem powiedzieć. Dobra, później sobie przypomnę pewnie. To ty musisz teraz vlogowo tutaj gadać, bo ja muszę się trochę na samej bitwie skupić, nie? Ojeju, jej. Czemu mnie zmuszasz do takich rzeczy? A nie podoba mi się, że pod górkę będę tu podchodzić do nich. Ja ogólnie
Bawi mnie ciągle ten shitstorm, jaki jest wokół Romy przy żeńskich postaciach. Że w ogóle walczące kobiety i tak dalej, tylko że wiesz co śmieszne? No. Zrobili dodatek z kobiecymi oddziałami do tego, do Romy. Nikt nie miał specjalnie bólu dupy. W Attili jest tak, że jak są oddziały barbarzyńców, to one najczęściej są mieszane, co nie? Że są złożone częściowo z mężczyzn, częściowo z kobiet. Dalej wszyscy okej. Okay. Zrobili, że kobiety mogą dowodzić armiami w Romie. Wszyscy ból dupy mają. Kiedy historycznie jest to poprawne, bo były takie przypadki, że kobiety obejmowały dowodzenie nad armiami. A nad całymi państwami jeszcze częściej. No. Ale wyliczcie tam, nie? Dobra, jeżeli was załatwią. Dobra, a moja konica. Lecicie W ogóle tutaj. przypomnę, a propos tego dodatku z tymi, z kobiecami, z oddziałami kobiecymi do Romy. No. Zgadnij, jak go uzyskałam, bo go nie kupiłam. Jak, bo... Orgowo jakoś dostałaś? Nie, jak była premiera jego, to jak jest ten sklep Muwe, co nie? Co jest on Cenegi. No. Przypadkowo ustawili na kilka godzin ceny 0 zł. Serio? Tak. I się nikt nie skapnął, nie przyczepił, czy coś? Znaczy, ludzie nabrali klucze, no a to błąd sklepu, no to oni ustalili cenę. Ludzie tylko kupili to. Czaję. Więc do graczy, którzy to wzięli, nikt się nie przyczepił, bo po prostu no, wina sklepu tutaj jest. Ja sobie przejdę w tryb filmowy już, jak oni tutaj nacierają. Ja, to było tak, że ja tam ze szkoły wtedy wróciłem i już akurat to zdjęli. Ale ktoś na forum pisze, że nabrał tych kluczy, jak ktoś chce, to może dać. Ja takie, no okej, okay, Dobra. Sorki, teraz muszę się teraz skupić. Rozumiem. Nie wiem, czemu ta kawaleria tak dobrze sobie radzi z moimi hobbitami. No, ale dobra, nie oceniam. Kawaleria ma tu jakieś osobiste problemy. Raz sobie radzi za sobą, raz za dobrze. Wy strzelacie do tych, a wy jedziecie na tych. Pozdejmujcie tych łuczników. Dobra, wy nic nie robicie do przodu w tej sytuacji. Wy bijcie się z tymi. Wy idziecie tędy. Wy załatwcie ich w końcu. Dziękuję. Wy nic nie jednak tu nie robicie. Idziecie tutaj. A wy strzelacie do nich, ale goddamit, utrzymować dystans. Dystans, panowie, dystans. Dobra. Na tych. Dobra, na tych, wy tutaj, otoczyć ich już, wy ustawcie się tak, wy zajmijcie się tymi, ja nie wiem czemu wy nadal tu stoicie. Co to jest za piechota? Heavy Milic Infantry, co? Czemu oni z koni zeszli? Ej, ty to widzisz? Gdzie? To był komendę pomyliłem. Jak wrócić na konie teraz? Kurde. O. To nie była ta komenda, o której ja myślałem. Ja myślałem, że to jest, żeby uciekali. Dobra, A ja to. jeśli konie zwiały, to już nie wrócą na konie. No trudno, ale to już nie jest taki problem, bo jak widzisz, nie będę miał problemów z wygraniem tego. To strzelajcie po tych chociaż. Come on, w tych. Wy. Załatwcie tych. A wy. Bić tych. A wy, konni. Jedziecie tutaj. Spróbujcie capnąć tych. Dobra. Wiecie co? Nie, trochę inaczej to zrobimy. Ustawcie się tak. Dziwnie poszliście na walkę z tymi, ale Tu dobra. tutaj tak twoi nie coś nie walczą za bardzo. Tutaj. Ale tu jest. Kurde. Jeszcze raz. Jeszcze raz komendy do walki. Dobra. A wy atakować tych. Kawaleria tu wjechała, ale teraz weźmy ją. Fajnie, że na tyły im wjechaliście, ale
są włócznie, no to za długo nie możecie walczyć z nimi. Kurczę, ale lepiej jednak to się obserwuje trochę bardziej przy włączonym interfejsie, bo widać przynajmniej te chorągiewki, wiadomo kto jest kim. Bo tak to wszędzie są Grecy, takie... Ty, ale w Attili wprowadzili te... Gdzie są wszyscy moi konni? Że coś takiego, że zbroje są pomalowane w zależności od tego, kto kim tutaj gra, nie? A, znaczy to jest... Było dla mnie antyklimatyczne. Co? To jest antyklimatyczne i... No patrz. Złamali się moi hobici prawie. Znaczy to jest w pewnym stopniu w każdym Total War, że nawet w Romie niektóre jednostki to mają. Czy przypadkiem to co robię jest bez sensu, bo oni tak zostaną wszyscy zabici? To jest szturm na miasto w sumie, tylko że oni wyszli do mnie. No. Dobra. No, to nie zdominowałem całego odcinka na szczęście, aczkolwiek, no tak, hoplici ze środka dosyć mocno obrwali, ale niesamowite jest to, że ich hoplici ciężcy zabili strasznie mało. Praktycznie nikogo. Praktycznie nikogo, nie? To jest niesamowite. W sumie, to jest możliwe, że oni tak mało zabili? Bo w sumie ja miałem jeden oddział, gdzie 110 ich zginęło, to oznaczało, że wszyscy musieli się na te kile złożyć, nie? Znaczy, tutaj nie pokazuję ci garnizonu teraz. Na loading screenie teraz. Pokazuję ci część tylko ich armii chyba. Nie, czekaj, bo to był tylko garnizon. To był garnizon. A. Więc... Nie, spójrz, Friendly Fire. Zobacz, ile oni mają zabójstw, ile tu masz straconych. Ale Friendly Fire łuczników moich? Mhm. Ja muszę uważać o wiele bardziej. No okej, okay, dobra. Czyli więcej zabiłem swoich łucznikami, niż oni w ogóle ubili w walce wręcz. Znaczy ty swoimi zabiłeś jakoś, czekaj, 20-58. Dobra, to muszę zastanowić się jak sterować łucznikami w tej sytuacji tutaj, żeby ten friendly fire był ograniczony jak najbardziej. Jeszcze się ładujesz, nie? No, ale już jestem. Dobra. I załatwione. Pessinous moje. Chcę okupację. A młoty Hefajstosa. Tradycja. Poprosiłbym to. Super. A jeszcze jedną mogę wybrać. I. Nie. Może. To weźmiemy, dobra. I tak, młoty Hefajstosa niech zostaną w tym mieście. Ojojojojojojojojoj. 4 tury byście się uzupełniali. 5. No nie będę tyle czekać, ale jedną turę przynajmniej tu sobie zaczekamy w tym mieście. Dobra, Pessinous. Macie tutaj awans, weźmiemy to i weźmiemy, fajnie, że dwa perki można wziąć przy awansie teraz, biorąc pod uwagę dużą ilość perek, to w sumie Pegaza. Kurczę, ja tak patrzę, że jeszcze strasznie długo czasu zjeździ, zanim będę mogła cokolwiek zrobić sensownego w Afryce. Wy się tak nie będziecie nazywać, bo będziecie mi się źle kojarzyć. Ósmy kult Hadesa. Będziecie. Dobra. Dzieciaczki moje drogie, ja będę klikał turę i zobaczymy, co zrobi Lidia teraz. To będzie kluczowe, bo ja będę miał, bo może być dłuższy odcinek, jeżeli Lidia teraz zaatakuje. Aczkolwiek mówię, nie, bo oni by musieli z morza zaatakować, jeżeli by chcieli w tej turze zaatakować. Niepokoi mnie to, ile armii Rzymu idzie na południe Italii. Ale wiesz, że... A nie no, na Epir to by poszli bardziej na wschód. No god damn it. Znaczy oni minęli te Rzym po prostu. To są Seleucydzi? Mhm. Aczkolwiek taką armią to mi nic nie zrobią w gruncie rzeczy.
Może się tym nie przejmujesz, ale ja się trochę cykam tych Seleucydów, nie? Jestem pomiędzy Rzymem a Kartaginem, co ja mam powiedzieć? Gwałcisz Kartaginę, więc. Znaczy, póki co użeram się z jej popytami, więc. A to będzie długa kampania. No. Może do 2020 roku zobaczycie jej koniec. Bo żebyś nie wykrakała jeszcze, że tak będzie. Pytanie, czy chcemy całą mapę podbijać? Nam się chce podbijać całą mapę. Mi się nie chce. Ja bym poszedł raczej. Dobra, okej. Okay. Daje mi sporo Weź, czasu. ja teraz ten steela gram, co nie? I mam już No. 200. turę. Moim celem jest odbudowanie całego Imperium Rzymskiego. Jako Bizancjum. I Aha. mamy w tej chwili chyba 63. odcinek i mam dopiero Italię, Bałkany i Azję Mniejszą. Zajebiste tempo, Ale to prawda? jest stainless steel, to wynika z tego, że to jest stainless steel i cię tam spamują armiami, czy coś, czy. Znaczy nie spamują armiami, tylko po prostu rozgrywka ma takie tempo. Wiesz, dosyć nie na zasadzie idziemy i podbijamy wszystko, tylko trzeba, wiesz, organizować swoje wojska, przegrupowywać, atakować dalej. Główny problem jest taki, że jestem atakowany zewsząd, tak muszę wszystkie granice trzymać obstawione wojskiem. Bo w tej chwili wszyscy mi powiedzieli, że strasznie ludzie nie lubią Bizancjum. Nie wiem czemu. Moment, ty mi awansowałaś, tak? Dobrze. Czy pasowałoby ci jako cel kampanii po prostu ogarnięcie Morza Śródziemnomorskiego? W sensie, ty byś zajęła Kartaginę i Rzym? No, Te możemy. frakcje, te dwie są potężne frakcje, dwie, więc i tak ci to sporo zajmie, a ja bym po prostu dziedzictwo Helenów ogarnął, czyli Turcję, Egipt i Ty samą Kretę. podporządkujesz sobie Helenów, a ja zbuduję Helenów w innym miejscu dodatkowo. Okej. Chodzi o to, żeby spróbować zdominować basen Morza Śródziemnomorskiego, nie iść tam na północ, tak? Tylko w tych klimatach greckich tutaj właśnie funkcjonować, nie? Kurczę. Bo cała mapa to w tym tempie to się zajebimy i tego nie zrobimy. Mamy, przepraszam, już to jest 11. odcinek, nie chcę nic mówić. Umówmy się, że zrobiliśmy 10% mniej więcej, no to ponad 100 odcinków to będzie. Ojeju. Dobra. Man, bo ja tu muszę zorganizować siły, bo Rzym do mnie idzie. Przydałoby mi się więcej kompliku. Aczkolwiek ja wiem, że im dalej w las, tym szybciej będzie się to robić, bo będziemy mieli więcej chorągwi, nie? No. Ja póki co na dobrą sprawę działam jedną armią, dlatego w tej chwili posiekaną. Z powodu strat przy zajmowaniu tutaj tego. Administracyjnie ja mam cztery armie, tylko że jedna jest pełna, jedna te miasta zajmuje po kolei, nie? Czy to wybudować tutaj? Outpost. Kurczę, moja agentka jest zawsze beznadziejna, nie potrafi nic zrobić. Jestem zawiedziona. Nie mogę kolejny zwerbować, szkoda. Mogę świątynię Zeusa rozbudować. Niech se będzie. Dobra, masz turę. Ja w tej chwili prowadzę wojnę obronną. A child is born. Wzrost rangi. Pieniążki dostałem, Kurczę, a nie. nie zobaczyłem, że w Kartaginie mam już ten. Że mogę już zbudować coś. Dobra, w następnej turze. Dostałem questa, żeby załatwić Lidię, ale ja się do tego kwapić nie będę. Oni muszą się pokwapić do mnie. Ale jestem zaskoczony pozytywnie, że tyle. O Jezus Maria, przez Ankyra muszę iść. Zaraz. Chwila, dyplomacja. Czy zgodzicie się na military access? Low. A jakbyśmy wam zapłacili? Nie, nie zgodzą się. No to może Egipcjanie się zgodzą. Lubią mnie. Military access. A może bez dopłacania się zgodzicie? O, super, zgodzili się na
możliwość wejścia na ich ziemię, czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, bo w gruncie rzeczy ja nie miałbym jak tam dotrzeć do nich. Więc pójdziecie tędy. I teraz tu są... Jestem pozytywnie zaskoczony, bo ja tutaj dopiero co podbijam miasta, a wszyscy są zadowoleni. W sensie mam plus 20 do wzrostu zadowolenia. To no, jest niesamowite po prostu. Tutaj zauważyłem, że na tym modzie łatwo to utrzymać, bo ja też nie mam problemów w tej na chwili. Na podstawce to jest masakra po prostu. O, kolejne dziecko. A, tak? Nie. Tak? Tak. No tak, przecież było w sumie Childborn. Liczyłem na to, że wy macie dziecko, ale nie, to nie. Córeczka ma 6 lat. I ja nadal ja nie mogę znaczyć następcy. Ogólnie mam już tą czwórkę tych. Znaczy trójkę dzieci urodzonych i jedna adoptowana. Jedną adoptowaną, drugą nieślubną, a chłopacy ślubni. O Jezus Maria, i co tu wybrać teraz? No weź to w sumie. Kurde, poszła tyle. Zająć te tereny, tylko... poszłabym zająć tą resztę prowincji Afryka, aczkolwiek... Nie mam sił na to. Ale w sensie sił psychicznie jako gracz, czy sił nie, fizycznie bo, jako wojska. Frakcja? Wojska, bo po prostu nie jestem w stanie jednocześnie się bronić teraz i atakować dalej. A masz jeszcze Rzym na karku. No. Mówię, że Syrakuzy będą łatwiejsze. Nie da się dogadać z Rzymem. No nie. No to jeszcze te garnizony ogromne będą problemem, nie? Oho, Galaci do ciebie przyszli. Ja nie chcę kolejnej wojny. Znaczy nie w tym kierunku. Znaczy sobie dla ciebie podporządkowanie całej Azji Mniejszej byłoby korzystne. Zanim pójdę w ogóle. Na to liczyłem. O Jezu, nie pouzupełniali mi się. Znaczy pokazuje mi, oni mają gówniane jednostki, pokazuje, że mam duże szanse. A nie mogę zajrzeć, jak wygląda miasto, nie? Nie będzie murów. Ale oni od morza atakują. Jezus Maria, oni od morza, oni się nie zdesantują nawet. No, mam poharatany garnizon, ale akurat zaatakowali w najbardziej bronione miasto moje. Okej, okay, dobra, wasza wola. Ja to wybronię. Tylko ze strzelcami słabo to wygląda. Będziesz to prowadził? A co myślisz, żeby zrobić auto? Znaczy nie, bo mamy 32 minuty odcinka, więc wiesz. Znaczy na pewno kończymy odcinek, nie? No. To pozwól, że zdecyduję już, jak zaczniemy kolejny epizod, dobra? Okej. Okay. Dobra, no to co, żegnamy się. Trzymajcie się ciepło i bye bye. Pa, pa.